Witamy w kolejnym ProTalk. Dzisiaj wiadome z naszym polskim pro Krystianem Wolskim. Witam wszystkich serdecznie. Prawie się zrymowało, co nie? Nie chcę, żebym cię pytał, co tam u ciebie i tak dalej, więc po prostu zapytam, kiedy nowy materiał u ciebie na kanale. No Q&A wypadałoby chyba w końcu dodać to, które gdzieś tam wcześniej zapowiadałem, więc myślę, że nie w ten, no nie dzisiaj, bo już mamy czwartek, w następnym czwartek będzie Q&A, a jest już nagrany materiał z treningu pool, także no siłą rzeczy i według chronologii trzeba będzie na niego zaczekać jeszcze 4 tygodnie, tak na 3 w zasadzie. No nie? Jakoś parę dni temu nagrywaliście, czy jakoś na dniach teraz? We wtorek nagrywaliście znowu coś. Nie mamy czwartek, więc we wtorek nagrywaliśmy. No i tam już pól był, no, push był, nogi były, także pól teraz czas. Tak, no z tym, że to te treningi push i legs, one były jeszcze za czasów planu od Thibodeau. Więc teraz się to troszeczkę zmieniło, ale no niestety sytuacja jest taka, że nie mogę sobie pozwolić na częstsze dodawanie filmów, częstsze nagrywanie materiałów, więc jakoś to trzeba będzie ugryźć, żeby też skleić na samym końcu też podsumowanie, powiedzmy, z tego okresu, w którym jestem od początku października, jak wróciłem z urlopu, zacząłem się już tam ogarniać do końca tego pierwszego etapu gdzieś tam masowego. Myślę, że to będzie, nie wiem, może koniec lutego, czy tam koniec stycznia. Zobaczymy jeszcze, co z Łukaszem, jakie decyzje podejmiemy. No tak, tak jak widzicie, pełna profeska, nowe mikrofony tak. U Krystiana, także na kozaku. Chciałem troszeczkę odsunąć. O, teraz będzie git. Także przejdźmy do głównego tematu materiału i chciałbym, żebyśmy się cofnęli do czasu, kiedy byłeś jeszcze młodym, małym Krystiankiem, który miał swoje marzenia, swoją pasję i może zacznijmy od tego taką, zróbmy taką z tego drogę do pro, tak? Jak to się wszystko zaczęło, w sensie pracowałeś wcześniej na 3 zmiany, prawda? Tak. Znaczy jeszcze zanim zacząłem pracować na 3 zmiany, to jeden cały semestr studiowałem na AWF we Wrocławiu. I czemu w ogóle rzuciłeś to? Miałem niezaliczony przedmiot taki jak historia sportu. Głupi, nie głupi, tematy typu, nie wiem, mistrz świata w szermierce, czy tam w jakimś innym sporcie z 1900, nie wiem, 70 któregoś roku trzeba było się tego nauczyć i zaliczyć na egzaminie, no nie? Takie rzeczy, które mi troszeczkę, no trochę mi to nie leżało. No i drugi przedmiot to była anatomia, którą uwaliłem. I po tym stwierdziłem, że nie chce mi się dojeżdżać codziennie tam prawie 50 km do Wrocławia na uczelnię. To były studia dzienne, tak naprawdę nie mieszkałem we Wrocławiu. Sporo czasu mi to absorbowało, żeby dojechać, wrócić i tak dalej, więc stwierdziłem, że jak kiedyś będę potrzebował, to się tego nauczę. Na ten moment chcę iść do pracy, chcę mieć swoje pieniądze, być w jakiś sposób tam też samodzielny. I przede wszystkim rodziców troszeczkę gdzieś tam odciążyć od tego, żeby nie musieli na mnie wydawać pieniędzy. Żałujesz? Czy żałuję? Nie, raczej nie, bo to gdybym, ciężko mi powiedzieć, bo tak wiesz, gdybym został, to może coś, no nie, ale na ten moment totalnie nie. A w przyszłości chciałbyś na przykład wrócić na studia? Już chyba nie. Znaczy jak ktoś kursy jakieś, co nie? Już jestem na takim etapie, że nie miałbym chyba na to czasu trochę. Właśnie wybierasz się na kurs do Thibodeau? Nie, myślę, że nie. No mam inne sprawy. To będzie w lutym teraz, tak? W marcu. W marcu. Nie, no mam mieszkanie do wykończenia nowe, więc zaraz syna na świecie też przywitam, więc to nie są dla mnie akurat jakieś tam priorytetowe sprawy z tym, żeby iść do Thibodeau akurat na ten. Znacie już termin mniej więcej, Zasiu? 23 lutego. 23 lutego. No to prawie miesiąc po mnie. Także. akurat na dzień zawodów u Roberta. O, to będziesz w ogóle, czy? Na 99% nie wybieram się. Chyba, że stałoby się tak, że na przykład, nie wiem, Maju urodził się tydzień wcześniej, to jest szansa, że mógłbym się wyrwać na jeden dzień tak naprawdę w tom i z powrotem do Warszawy. Ale raczej się nie nastawiam. To tak też psychicznie już wiem, że w tym kierunku nie robię nic, żeby pojechać po prostu i się tym nie przejmuję.
Jak chcesz spać ze Smurfem, to śmiało, wbijaj do nas. Nie no, chciałbym, nie powiem, bo... Z Smurfem spać? Nie, chciałbym pojechać do Warszawy, bo to taka pierwsza w Polsce no. impreza, wiadomo, no ale są rzeczy ważne i ważniejsze. To myślę, że jeszcze nie jedna okazja taka będzie do tego, żeby... Tak, szczególnie, że Robert organizuje parę edycji w tym roku. Co tak, tam już widziałem w maju chyba na Go Active Show, tak? Coś tak, ma być? Tak, w maju i potem w listopadzie chyba. No, mamy trzy imprezy, więc będę miał jeszcze okazję, żeby się pokazać. Trzy albo cztery, także nie wiadomo tam jeszcze, wiesz, bo ma być niby Olimpia w Polsce. Ma być pod warunkiem, że liczba uczestników w pierwszych chyba dwóch imprezach będzie wskazywała na to, że będzie można to zrobić. No zapowiada się, że będzie spoko. Także zostajesz jako wsparcie dla Asi, to jest plus w sensie. I teraz jesteśmy w momencie... Jakbyście zobaczyli teraz pomieszczenie, w którym jestem właśnie, gdzie jest pełno rzeczy dla małego i tak dalej. Sam mój komputer stoi na paczce Pampersów. Weź lapkę. Co? Pokaż lapkiem trochę. Nie będę jeździł, bo jest że spiętą to. No, jesteśmy w momencie, gdy rzucasz studia, tak? Idziesz do tak. roboty i już zajmujesz się kulturystyką. Tak, no tam trenować zacząłem w drugiej klasie gimnazjum, z tego co pamiętam. Po studiach jestem już tak naprawdę druga gimnazjum, trzecia, 4 lata szkoły średniej, czyli 6 lat, no nie? Gdzieś tam w treningu, można nawet z jednym startem zaliczonym, bo w 2013 roku, 13 to było tak, startowałem w Mistrzostwach Polskich Szkół Ponadpodstawowych. I tam wygrałem swoją kategorię, więc nie pracowałem wtedy jeszcze, tylko się uczyłem. Tak? To była moja chyba czwarta klasa szkoły średniej. Wtedy jeszcze byłeś naturalem. Pierwsze zawody. Tak. No. I powiedz mi, czy ktoś cię odwodził od tego pomysłu rzucenia studiów, czy ludzie mówili ci, słuchaj, nie stawię tak jakby, wiesz, no bo tutaj jesteśmy jeszcze w tym momencie, gdy ty rzucasz studia, bo chcesz mieć robotę, prawda, że chcesz mieć na te swoje wydatki i tak dalej. Czy na przykład rodzice nie mówili ci, słuchaj, my ci pomożemy i tak dalej, nie martw się tymi? Znaczy, wiesz co, tak naprawdę to ja rzuciłem studia po to, żeby się szykować do zawodów. Do Mistrzostw Polski Juniorów w roku 2014. I to było moje założenie, to był mój główny cel właśnie. Nikt, wiesz, no nikt ci nie doradza do tego, żeby rzucić studia, tylko raczej, żeby na tych studiach zostać, tak? To decyzja należała do mnie. Ja ją podjąłem taką, a nie inną. Wiadomo, rodzice troszeczkę obiekcji mieli, że nie chce się dalej uczyć, czy coś w tym rodzaju, no ale z drugiej strony w późniejszym gdzieś tam okresie już nie mieli za dużo do powiedzenia, bo ja po prostu nie chciałem. Fuad zrobił podobnie, bo też rzucił szkołę jakoś szybko i Luke Sandow też zrobił tak podobnie, też rzucił szkołę, żeby właśnie rozwijać się jako kulturysta. No to nawet nie wiedziałem. Wkłady z zagranicy. I Fuad został pro w wieku 27 lat, czyli po tobie, bo ty miałeś 25. Tak, 2 lata starszy był niż ja. No, także widzisz, przed tobą może kariera większa niż przed Fuadem, ale teraz pojawia się pytanie, prawda, pracujesz i tak dalej, rzuciłeś studia i czy zadał ci ktoś pytanie, które jest tytułem tego odcinka tak naprawdę, co ci da ten sport? No wiele takich pytań było i wiele osób je zadawało. Też to były jeszcze czasy, gdzie ludzie nie do końca chyba rozumieli, gdzie ja sam do końca też nie wierzyłem, nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało w przyszłości, można powiedzieć. No nie? Na tamten moment i na tamte warunki skupiałem się tylko na tym, żeby pracować, mieć na starty, wiadomo, i w tym kierunku gdzieś tam sobie iść powoli, tak? Jakiś tam klientów już kilkunastu miałem, może z 15 osób, 10 za jakieś tam śmieszne pieniądze, zawsze to jakieś, na jakieś wydatki drobne było. Na drobne, no na przygotowania, tak? To się nie oszukujmy, na co to szło. Więc tak to. No ale gdy jesteśmy już, prawda, przy tym temacie, czy ten sport co ci da, prawda, czy właśnie miałeś taki strach, że, no bo potem wiadomo, rzuciłeś też pracę na te parę zmian, prawda, bo pracowałeś na parę zmian. Znaczy moim głównym, tak naprawdę chyba po startach w 2016 roku, tak,
po Mistrzostwach Europy, to już zmierzałem ku temu, miałem też dosyć sporo tych ludzi. Wiadomo, nie mogłem sobie pozwolić jeszcze na to, żeby się zwolnić, ale zmierzałem do tego, żeby po prostu zajmować się trenerką już docelowo, tak? Gdzieś tam sobie tą bazę klientów jakoś budowałem. No i przyszedł moment, w którym powiedziałem... Basta. Tak, zwalniam się i dziękuję. Ale ogólnie nie paliłeś mostów, to nie było na zasadzie, jestem obrażony Krystian i mam wszystko w dupie, tylko pożegnałeś się, dziękuję i... Nie, nie, ja generalnie to byłem, nieskromnie mówiąc, bardzo dobrym pracownikiem tam, gdzie w tej poprzedniej firmie zajmowałem się jakby mechaniką taką w firmie, która produkowała komponenty do samochodów, właśnie jakieś tam surowe takie części do, nie wiem, poduszek powietrznych w samochodach, jakieś tam, nie wiem, hamulcowe rzeczy, no wszelkiego rodzaju i różnego rodzaju. I generalnie oni się trochę zmartwili, jak ja chciałem odejść, bo byłem jednym z pracowników, który nie chodził na chorobowe. Zawsze jak trzeba było, to przychodził. Można było na mnie polegać i dosyć sporo nawet wtedy, jak na tamte warunki, chcieli mi zaproponować stawkę godzinową, żebym został już później. Ja zarabiałem już około, powiedzmy, no nie wiem, chyba 18, 50 czy 19 zł za godzinę. Na tamte czasy to bardzo dużo. No jasne, że tak. To ja nie wiem, czy wiesz, czy ktoś, znaczy bardzo mało osób tak zarabiało w naszej firmie takie pieniądze. Tak naprawdę my jako właśnie gdzieś tam mechanicy tacy mieliśmy troszeczkę lepiej tutaj, bo kto inny nad nami jakby był naszym przełożonym. Znaczy tak, mieliśmy swojego przełożonego, który też ustalał stawki, no nie? Więc to... było troszeczkę inaczej w odróżnieniu od innych działów pracowników, no nie? Dlatego oni tam, myślę, że spokojnie ponad te 20 zł na godzinę wtedy mógłbym sobie powiedzieć, no nie? I że chcieli mi tyle dać. Tak naprawdę też powiedzieli na końcu, że jeżeli będę chciał wrócić, to nie ma problemu. Tak, to wiem, że tych pracowników tam brakuje. Znaczy może nie teraz brakuje, bo mój brat tam jest jednym z... chyba brygadzistów nawet na prasach, tak? On się zajmuje tymi prasami i też ma dobre pieniądze całkiem, a zaczynał z zupełnie zerowego poziomu, tak? Czyli widzisz, już za czasów tak naprawdę gimnazjum, gdy zaczynałeś tam tą przygodę z kulturystyką i tak dalej, prawda, potem było technikum, bo ty jesteś po technikum, tak? Tak, no, informatycznie. 4 lata powiedziałeś, więc technikum. To już obierałeś jakąś tam swoją pasję i powoli, powolutku, tak jak powiedziałeś, dążyłeś cały czas, żeby po prostu zajmować się tylko tym, co nie, żeby skupić się tylko na tej branży, że tak powiem. Zgadza się, ja też tak naprawdę troszeczkę może błąd popełniłem w wyborze szkoły średniej, bo mogłem iść do liceum ogólnokształcącego, odbębnić sobie te 3 lata, tak samo zdałbym maturę, chociaż, bo to wyglądało na zasadzie takiej, że wiesz, liceum ogólnokształcące, to zaraz nie wiadomo, jakie cuda na kiju wymagania, tak, wyższy poziom, a to chuja było, prawda, tak naprawdę w tym naszym tym, więc no nie powiem, że zmarnowałem te 4 lata, tak, w technikum informatycznym, bo czegoś tam się nauczyłem, aczkolwiek wiedziałem już gdzieś tam po drugim roku tego technikum, że to nie będzie jednak mój zawód. Nie, oczywiście, wiesz, ja jestem po liceum, potem byłem na studiach, skończyłem te studia i jeżeli tak naprawdę, czy to skończysz studia, czy skończysz jakikolwiek kierunek, czy jakikolwiek kurs obierzesz i tak dalej przejdziesz, to jest tylko, wiesz, wskazówka tak naprawdę. No, a dokładnie. Co potem z tym zrobisz, to już jest zupełnie coś innego. Wracając do tematu odcinka tak naprawdę, co ci dał ten sport? Pieniądze. Nie gdzieś tam bezpośrednio, ale kurde, ciężko mi tak trochę powiedzieć, bo na pewno sporo znajomości, sporo wspaniałych kontaktów z ludźmi, które gdzieś tam do tej pory nawet są, poznanie tego świata od środka. To, wiesz, życiowo tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego momentu, w którym jestem teraz, tak? Czyli kariera, sytuacja materialna, jakieś tam właśnie, że tak powiedzmy, fejmy i rozpoznawalność w jakimś stopniu, ale tak wiem, że niektórzy wiesz, że samodyscyplina, wiesz,
chuje muje, taka motywacyjna gadka, no nie? To tak naprawdę zależy od charakteru człowieka, bo jeżeli masz w sobie, jesteś charakterny, to co za problem się zdyscyplinować, tak? Co za problem, nie wiem, wstawać rano o tej godzinie, no kurwa, do roboty też wstajesz na szóstą, bo musisz, no nie? Więc nie chcę tutaj sprowadzać rozmowy do czegoś takiego, że dzięki kulturystyce to właśnie wykształcił się mój charakter, nie wiem, i tego typu rodzaju rzeczy, tak? Charakter zawsze jakiś tam miałem, a po prostu przez ten cały okres byłem sobą, tak? Do tego, żeby dojść do tego, do momentu, w którym jestem teraz. Właśnie temu ja chciałem porozmawiać, że lubię rozmawiać na takie tematy troszeczkę luźniejsze, troszeczkę takie prawdziwe bardziej z tobą, z Łukaszem, z Adamem, z Danielem, bo wy nie owijacie w bawełnę, wiesz, wy nie powiecie, że o tak, nauczył mnie ten sport pokory, zamiłowania do drugiego człowieka, pomocy i tak dalej. To jest gówno prawda, znaczy... No okay, pewnego stopnia, wiesz, ale nie oszukujmy się, wszyscy robimy to dla hajsu też. No tak, w jakimś tam stopniu... Chcemy zarabiać. Sport i pasje uczą nas, powiedzmy, no nie wiem, tam właśnie różnych rzeczy, ale to, jakim jesteś człowiekiem, to wynosisz z domu przede wszystkim i stąd, jak wychowali cię rodzice, tak? Jak ten twój charakter się wykształcił, no bo, kurwa, mamy dużo zawodników, którzy pokory nie mają, tak? Więc nie można akurat sprowadzać tego, ja przynajmniej nie chcę tego robić, że kulturystyka nauczyła mnie właśnie pokory czy coś tam. Ja po prostu zawsze taki byłem, nieskromnie mówiąc. Dla mnie też pokora jest źle pojmowana w dzisiejszych czasach, bo w dzisiejszych czasach pokorny musisz być taki, wiesz, potulny jak baranek, nie możesz powiedzieć swojego zdania, bo już nie jesteś pokorny wtedy, nie możesz powiedzieć, że ktoś twoim zdaniem robi coś inaczej, źle, twoim zdaniem po prostu, tak. Że mógłby się bardziej postarać i tak dalej, bo już wtedy nie jesteś pokorny, bo kim ty jesteś i co ty osiągnąłeś. A moim zdaniem właśnie na przykład pokora, okej, tak jak u ciebie, zostałem pro, jestem pokorny, wiem, co teraz muszę zrobić, to jest pokora, ale też znam swoją wartość. Ja właśnie z tym mam problem. Tak. I to doskonale o tym wiesz, bo Łukasz nieraz mi mówił, zresztą ty też mi mówiłeś, że właśnie tutaj powinienem trochę jakby bardziej zaznaczać to i podkreślać, że tym pro jestem, tak? To być może do tego zmierzałeś też, nie? Chciałem do tego nawiązać za chwilkę, ale wiesz, bo patrz, ilu jest w Polsce prawdziwych pro w kulturystyce? No mówią, że tylko dwóch. Piotrkowicz. I Marek. Marek Olejniczak i ty. Czyli jest to z czwórka, tak? Z Polaków. Czekaj. No i Kuba. Marek Olejniczak. No Marek, Robert, Daszkiewicz. A tak, no. Pan Daszkiewicz. I z tym, że... No okej. Okay. Że Kuba mieszka w Anglii już bardziej chyba identyfikuje jako tam, wiesz, UK. Tak, no. Także jest was czwórka i cztery osoby na ponad 40-milionowy kraj. Powinieneś, wiesz, mieć wielkimi literami napisane wszędzie. IFBB Pro Krystian Wolski. To powinno być taka, wiesz, wizytówka. Bo ty jesteś wizytówką naszego kulturystycznego świata. Być może. No ja jakoś tak, wiesz, jestem... Poczekaj, jak ja pro zostanę. Jeszcze raz? Poczekaj, jak ja pro zostanę. Zobacz, wtedy, co to znaczy brak pokory. No nie jestem nauczony tym, żeby się tak jakby, wiesz, chełpić swoimi osiągnięciami, czy na każdym kroku się nimi chwalić. No nie? Ci, którzy się interesują i mają wiedzieć, to myślę, że będą wiedzieli, ale wiesz, noszenie na co dzień bluzy z napisem na plecach IFBB Pro Krystian Wolski, trochę mi to nie leży. No też wiesz, czasami... Chociaż fajnie... mam taką, tylko że grafik mój, który mi robił na druk, pomylił troszeczkę literki i zamiast IFBB wyszło IFFB. Więc bluza została po prostu rzucona do szafy i jest nieużywana. Chociaż zrobiona głównie z myślą tylko o tym, żeby ubrać ją gdzieś na zawody, na targi, a nie żeby sobie tam w niej chodzić do galerii. Ale bodziaki i sousy, Krystian. Tak, ale to nie akurat moja inwencja twórcza, tylko Asi. Ale nie, to jest sztos. Pokazałem, powiem ci szczerze, dla mojej znajomej, mówi, też ma właśnie maluchy, mówi, że kozak,
Kozak, naprawdę. Jeszcze będę musiał sobie chyba koszulki dorobić w takim razie. No, bo naprawdę są sztosy, a wiesz, w ogóle powinniśmy, wiesz, znaczy Łukasz tam już troszeczkę pracuje nad tym, żeby, ale to w przyszłości sam zresztą o tym powie najlepiej. No, dokładnie. I chciałbym jeszcze poruszyć ten temat, bo zostałeś pro, prawda, osiągnąłeś bardzo dużo, jeszcze wiele przed tobą, bo przygotowujesz się do New York Pro. Które zawody na pewno będą cholernie mocno obsadzone. Tam można spodziewać się takich gwiazd jak Morel, Winkler i tak dalej. Dokładnie. I w pewnym momencie ktoś ci zarzucił właśnie, że nie jesteś prawdziwym pro. I no. Jak się przy tym tak naprawdę, wiesz, już trochę to poruszyliśmy, ale jak ty się poczułeś tak w środku? Wiesz co, nie pamiętam już tak naprawdę. No może przez chwilę miałem coś takiego, że faktycznie zawody były nie jakoś tam super obsadzone, no przynajmniej nie ta moja kategoria, naprawdę jakby będąc skromnym oczywiście, ale bardzo obiektywnym, ja byłem przekonany, że wygram swoją kategorię. Jak pojechałem, zobaczyłem zawodników na backstage'u ze swojej tam do tych 102 kg, to pomyślałem sobie, powiem szczerze, że okej, to jest moje, no nie? Natomiast 102 plus, tam gdzie był właśnie Jamie, gdzie był ten... Harris. Tak, ten Khalid, tak, był Aaron Hudson wtedy, był... Henry Harris chyba jeszcze był wtedy. Też, tak. Ale z Czech chyba, czy ze Slavy Bednar, tak? On też w końcu... No, tam ta kategoria była naprawdę mocno obsadzona. No wiadomo, że wygrywał tylko jeden z tej kategorii, tak? Nie wszyscy. No tak, ale Jamie wygrał, a zobacz, że do Jamie'ego napisał sam Phil Heath, że wygląda jak Tony Freeman. No tak, no ale później tam w Pro Qualifier to już karta przypadła mnie, więc... Okej, no może ten poziom nie był jakiś tam najniższy, nie był też najwyższy, no ale trzeba było pojechać i trzeba było wygrać. W tym momencie to już jakby o tym nie rozmyślam i tego nie pamiętam. To jest najważniejsze, no bo teraz masz większy cel przed sobą. Większy cel, jeden. Zobacz, ile masz celów. Znaczy, tak, najpierw skupiam się na starcie w Nowym Jorku. To jest jakby mój docelowy start w sezonie. Co będzie później, to zobaczymy, chociaż od razu gdzieś tam mogę zdradzić, że jeżeli to będzie nieduży odstęp czasu, na przykład do zawodów, a będą już w Polsce organizowane dla pro przez pana Roberta Piotrkowicza, to też chciałbym się tutaj pokazać, tak? Być może, nie wiem, jakaś tam właśnie jakieś Włochy, bo nie chciałbym wychodzić tylko dla jednego startu. Jak już będę w gazie, to dwa, maksymalnie trzy, żeby też... wiadomo, gdzieś tam się nie eksploatować jakoś mocno i tyle. To też uważam, że tak naprawdę ten dopiero przyszły rok będzie dla mnie takim rozwojowym, jeżeli chodzi o karierę. Bo no tak, no to teraz troszkę cię powstrzymuje, że tak to nazwę. Sam sobie to narzuciłem, sam się powstrzymuję tak naprawdę, chociaż wiedziałem, że bez tych kroków nie byłoby następnych, więc to trzeba było sobie przede wszystkim poukładać w głowie i ustalić, co najpierw, a co później, tak? Ale New York Pro też będzie taką fajną wycieczką dla was, co nie? Bo zobaczyć Stany i tak dalej i sam zwiedzić. Tam wiesz, nie będziemy gadać, że jedziesz tylko zwiedzić i popatrzeć i zająć 16 miejsce, no bo... Nic z tych rzeczy. Będzie popatrzeć. Ale... No do przyszłego roku akurat myślę, że uda mi się jeszcze trochę gdzieś tam tego progresu zrobić i też myślę, że 16 nie będę. Nie, no, nie wydaje mi się. Szczególnie, że tak patrząc, że ci nasi prosi się starzeją. Wiesz, im już zobacz, tak popatrzeć szczerze, Fuad 40, Winkler już swoje lata ma. Po 40, no. Już nie jest. Nie? Dexter to już końcówka. Dexter chyba chce nawet karierę kończyć, ale on pewnie do 70 będzie jeszcze, będzie pewnie Dexter, wiesz, o lasce wychodził na zawody i taki. Ale jest Luke. Luke ile ma? Z 31. 31. No to Luke jest młody jeszcze, no nie? James jest starszy, ale też na pewno jeszcze postartuje. Coś 33 chyba, czy 4. No, ale to jeszcze, wiesz, no nie skończy kariery zaraz tak naprawdę, nie? Z takich ludzi, których znamy, no
no Blessing teraz wrócił. I wygląda imponująco Blessing. Mi się nie podoba jego sylwetka. Tyłek mi się nie podoba, ale przodem jest... No tak, ale potem, jakoś potem jakby... No nie wiem, jego nie było strasznie długo na scenie. On ostatni raz startował kiedy? 2017. Tak, zgadza się. No to masz 3 lata już. No, dokładnie. Karol Stublik mu pomagał chyba, tak? Tak. No. Karol, na pewno Karol. Arnold Classic to był chyba czy coś takiego, nie? 3 razy pro został. No. I za czwartym razem pojechał na te Mistrzostwa Świata i był taki pewny siebie, że tam wygra, a tam wyszedł ten z Iranu, Mohamed Samadi, ten wielki. Tak, Samadi, no. Że wiesz, że wstawił zdjęcia z nimi i takie było, wow. No, nie, ale Mohamed, ten Samadi też wysoki był, jest, nie? On jest coś Łukasza wzrostu. No, ale piękna sylwetka też, co by nie mówić. Ta jest nawalony mięchem, tam olbrzymi facet. Mam wracając do tematu. Takie, nie, teraz troszeczkę odejdę już, bo wiesz, bo ten temat fajnie tak rozwinęliśmy sobie, ale zbliżają się zawody. Kogo obstawiasz na pro? Te, które będą? Tak. Z Polaków? Mhm. No nie ukrywam, bardzo bym chciał, żeby Adam wygrał te pro. Nie wiem, wiesz, nie mam podglądu na to, kto przyjedzie z zagranicy. Tak. Więc ciężko mi powiedzieć, aczkolwiek jeżeli chodzi o naszych polskich zawodników, to najbardziej trzymam kciuki za Adama. Chyba tak najbardziej jest predysponowany, że tak to nazwę, w tym momencie, szczególnie masowo. Dokładnie. O tym chciałem właśnie powiedzieć, że na tle tych wszystkich, którzy wiem, że się przygotowują, wiesz, jest tam Burdzy, Mati, jest Mariusz Tomczuk, kto tam jeszcze? No ty jesteś, ty będziesz... Co? Pieczaba, Wojtek. Tak, Wojtek Pieczaba. Kto tam jeszcze z tych ciężkich? Nie mówią mi o kategoriach, tak? Gdzieś tam, wszystko. Nie wiem. Miał wychodzić jeszcze jeden zawodnik, ale to dzisiaj wysłałem na True Bodybuilding. A, no tak. Nie. No, ze wszystkich polskich zawodników, którzy wiem, że wychodzą, no to tam, wiesz, przepaść kilogramowa do Adama to jest z rzędu 20-25 kilogramów. No ja mam teraz 106, powiedzmy, no a Adam ma 128. No, to masz ile? 22 kilogramy. 22 kilogramy, no. I to jest, wiesz, nawet ludzie muszą zrozumieć jedno, że nawet jeżeli masz estetyczną sylwetkę, ładną sylwetkę, sratatata, jeżeli stanie obok ciebie takie konisko, które też nie ma brzydkiej sylwetki, bo Adam nie ma brzydkiej sylwetki, on ma wąską talię, bo Adam ma wąską talię i będzie pękaty, a Adam będzie pocięty, to nie ma i nie straci tego gabarytu, tak jak zwykle. Nie straci, bo już wiesz, zostało 5 tygodni, to już raczej nie poleci, chyba mi się wydaje. No. Wygląda naprawdę fenomenalnie na ten moment. To znaczy, masz wiesz, tak... Ja też będąc powiedzmy kilkanaście kilogramów mniejszy od Jamie'ego, wygrałem z nim, no nie? Ale Jamie nie był pocięty. No nie aż tak, nie? Natomiast tutaj Adam, jak i Łukasz zresztą obaj słyną z tego, że wychodzą... Tak, no dosuszeni do samego końca. Tak, dlatego mi się wydaje... Zachowując przy tym jeszcze oczywiście gabaryt. No i mi się wydaje, że to będzie walka z Wojtkiem Pieczabą. Jeżeli mówimy o Polakach, to tak. No bo wiadomo, tam mogą, tak jak mówisz, wyjść zagraniczni, jacyś zawsze... Tak. Ktoś, wiesz... Chociaż no, Wojtek faktem jest duży, jest nabity zawsze na tych startach. Te mięśnie faktycznie mają ten wymiar taki 3D. Natomiast no... Nie pasuje mi trochę ta, wiesz, jego sylwetka. Oczywiście jak to obejrzę, to żeby nie miał żalu, aczkolwiek no do Adama porównując, wiesz, rozmiar do estetyki i symetrii, według mnie Adam na tym ma zdecydowaną przewagę. Szczególnie patrząc na szerokość szkieletu, wiesz o co chodzi. Tak, dokładnie. No wiesz, Wojtek jest dużo niższy, nawet nie wiem, czy niższy ode mnie, czy nie, powiedzmy około 107. Nie jest zbyt niższy od ciebie. No ale powiedzmy te 175 centymetrów, tak? Okay. Nawet tak jak ja. No przy 100 ponad 80 Adama, wiesz, i jego szerokości obręczy barkowej, to
trochę inaczej to, wiesz, się kontrastuje. No tak. Mamy nadzieję po prostu, że będą ciekawe zawody. Znaczy, na pewno będą ciekawe zawody, bo jak powiedzieliśmy, to każda kategoria będzie mocno. Mamy Mistrzostwa Polski, mamy debiuty, mamy właśnie bitwę o Olimpię, są pro qualifier, więc... Właśnie, ilu zawodników wystawiasz? A czekaj, zaraz ci powiem. Mam 10 na liście, jeden odpadł, ale jak coś tam wiem, że chciał się jeszcze szykować. No 10, aha, nie, czekaj, sorry, bo 10 to jest łącznie z debiutami Polskiego Związku. Ale jest tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. To każdy z nas ma tak. Łukasz ma prawie 10, ja mam 8, ty masz 6, Adam też na pewno z 6. No. To pewnie z True Bodybuilding Teamu będzie z 40 osób, także zapraszamy na zawody. 30-40 osób. No, no dokładnie. Z naszego samego teamu wyjdzie 40 osób w True Bodybuilding koszulkach. No i elegancko. I potem można iść do dobrej knajpy coś zjeść. A zaraz powiedzą, że jak to ty czytujesz. Ja nie czytuję, jak mam ochotę, to idę i jem. I się tym nie afiszuję. I to jest właśnie różnica. I myślę, że na tym fajnie można zakończyć ten materiał. Zapraszamy do subskrybowania kanału Krystiana. Forum True Bodybuilding i kanału True Bodybuilding. Jeżeli nie zostawiliście jeszcze tutaj suba, to macie jakieś... No, wystarczająco czasu. Zostawcie suba też tutaj i dzwoneczek. I dzięki bardzo za dziś. Dzięki.